Graliście dzisiaj z liderem, a wy zajmowaliście drugą pozycję. Udało wam się prowadzić 2-0, jednak do przerwy utrzymywał się remis 3-3. W drugiej połowie to Regie boiście wyszli na prowadzenie, jednak wy szybko odpowiedzieliście. Potem bramka bardzo ładna Michała Gałgusa na 5-4 i wasze zwycięstwo. Jesteście zadowoleni z postawy w meczu? Tak, jesteśmy zadowoleni zdecydowanie. No taki był nasz plan, żeby dzisiaj nie stracić przede wszystkim tego dystansu do lidera, bo zamiast jednego punktu straty, tak jak to wygląda teraz, mogło być już 7, gdybyśmy ten mecz przegrali. Generalnie super, że nam się udało, bo graliśmy dzisiaj bez zmiany, co, że tak powiem, to było trochę winą moich kolegów, ale pomijmy ten temat. Generalnie no, cieszymy się z wygranej, bo no, o to chodzi w tej lidze. Chcemy wygrać tą ligę, mierzyć w mistrzostwo i takie są nasze cele. Przełamanie na liderze cieszy tym bardziej, że ostatnie dwa mecze zremisowaliście. Zgadza się, tak. Dwa tygodnie do tyłu zremisowaliśmy z United Team. Bardzo dobra drużyna, także tam nie możemy wiele płakać, poza tym, że no, straciliśmy bramkę na 20 sekund przed końcem. Bolało to trochę. Tydzień temu no, to były duże braki kadrowe i z tym był spowodowany remis. Dzisiaj graliście z waszym bezpośrednim rywalem w tabeli. IPA była przed meczem przed wami, mając 9 punktów, wy mieliście 7 i udało wam się wygrać. Do przerwy prowadzenie 4-1, mecz zakończył się 6-3 i dzięki temu udało wam się nie dość, że wyprzedzić bezpośredniego rywala, to jeszcze zostać w górze tabeli. Jak oceniasz występ swojej drużyny? Przede wszystkim chciałem zacząć od tego, że nie jestem kapitanem zespołu, tylko kapitanem jest Maciek, który dzisiaj jest chory. Maciuś, pozdrowienia dla ciebie, trzymaj się cieplutko. Teraz mogę coś powiedzieć na temat meczu i na temat zaangażowania mojej drużyny. Otóż tak, mecz bardzo trudny od samego początku. Widać, że chłopaki z IPY mocno operują piłką, bardzo dynamicznie przechodzą na pozycje. Trzeba było się na nimi zabiegać. Otworzył się fajnie mecz dla nas. Asysta bramkarza, akurat uderzyłem z głowy. 1-0, fajnie się mecz otworzył. Wynik pierwszej połowy 4-1. Uważam, że mieliśmy więcej sytuacji bramkowych niż przeciwnik. Druga połowa z lekkim akcentem na korzyść przeciwnika. Udało nam się dowieść wynik do końca. Pewnie pomogło nam to trochę, że chłopaki grali w przewadze, ściągnęli bramkarza. Później czerwona kartka, która już w ogóle nam ułatwiła grę. Wynik 6-3. Uważam, świetny mecz, dobry dla oka, dynamiczny, dużo bramek. Czego więcej chcieć? Dzisiejsza kolejka sprawiła, że w czubie tabeli zaczyna się robić ścisk. Różnica między drużynami po jednym punkcie. Macie cel, żeby skoczyć jeszcze wyżej? Jasne, fakt, to jest liga amatorska, ale każdy z nas przychodzi tutaj po to, żeby dobrze się zabawić, ale przede wszystkim każdy walczy o 3 punkty. Po to się tutaj spotykamy, trenujemy też ze sobą, gdzieś tam zgrywamy się, gramy jakieś sparingi, żeby jak najlepiej pokazać się tutaj na hali. Aspiracje zawsze są wysokie, walczymy o podium tabeli. Na razie nam to fajnie wychodzi, szkoda 2 meczów, jednego remisu, jednej porażki, no, ale taka jest piłka nożna. Fajnie, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj, by utrzymać się tam jak najdłużej.